Hej, hej, z tej strony Ala zespołu Talena. W tym tygodniu w serii dla początkujących rozmawiamy o tygodniu. Dzisiaj wspólnie nauczymy się szwedzkich dni tygodnia, ale również porozmawiamy sobie o tym, jak rozróżniać po szwedzku zdania typu w poniedziałki chodzę na siłownię versus w poniedziałek idę na siłownię. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu tego odcinka, koniecznie odwiedźcie opis tego odcinka, gdzie znajdziecie link do oferty kursów w szkole językowej Talena. Veckor dagar, dni tygodnia. Munda, tista, unsta, tursta, freda, lörda, sönda. Powtórzmy je jeszcze raz. Munda, tista, unsta, tursta, freda, lörda, sönda. Teraz nauczmy się, jak powiedzieć w poniedziałek chodzę na siłownię i w poniedziałek idę na siłownię. Chodzić i iść to po szwedzku jeden i ten sam czasownik. Gå. Skoro czasownik jest ten sam, to musimy rozróżnić powyższe zdania w jakiś inny sposób. Robimy to za pomocą wyrażeń czasowych, które używają innych form słowa poniedziałek. Kiedy chcemy powiedzieć, że robimy coś regularnie, na przykład chodzimy na siłownię, to użyjemy wyrażenia på måndagar, gdzie måndagar oznacza poniedziałki. Użycie liczby mnogiej wskazuje nam na to, że czynność jest regularna. Jag går på gym på måndagar. Chodzę na siłownię w poniedziałki. Natomiast jeżeli chcemy powiedzieć, że w poniedziałek idziemy na siłownię i mamy na myśli najbliższy poniedziałek, to użyjemy wyrażenia på måndag, gdzie poniedziałek jest w liczbie pojedynczej. Jag går på gym på måndag. Idę na siłownię w poniedziałek. Przy okazji możecie zauważyć, że czasami do opisania zaplanowanej przyszłości w języku szwedzkim, tak samo jak po polsku, używamy czasu teraźniejszego. Powtórzmy zatem jeszcze raz resztę dni tygodnia, tym razem w pełnych zdaniach. Jag cyklar på tisdagar. Jeszcze na rowerze we wtorki. Jag cyklar på tisdag. Będę jeździć na rowerze we wtorek. Jag går på bio på onsdagar. Chodzę do kina w środę. Jag går på bio på onsdag. Idę do kina w środę. Jag jobbar på torsdagar. W czwartki pracuję. Jag jobbar på torsdag. W czwartek pracuję. Jag festar på fredagar. W piątki imprezuję. Ja festar på fredag. W piątek imprezuję. Ja lagar mat på lördagar. Gotuję jedzenie w sobotę. Ja lagar mat på lördag. Gotuję jedzenie w sobotę. Ja tittar på TV på söndagar. Oglądam telewizję w niedzielę. Jag tittar på TV på söndag. Oglądam telewizję w niedzielę. To już wszystko w tym tygodniu. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie zostawcie je w komentarzu. A jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie pod nim lajka. Hej do!